Michał Olszański zapowiada odejście z kultowej niegdyś rozgłośni. Jaką był program Trzeci Polskiego Radia? Wszystko w związku z sytuacją, o której szerzej pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy, nadawca uważa, że lista przebojów Trójki z 15.05 maja została sfałszowana. Listę wygrała bowiem piosenka Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój, która ostro krytykuje obecnie rządzącą partię. Wskazuje m.in., że jej politycy nie przestrzegają zakazów, które dotyczą pozostałych obywateli. Sytuacja każdego dnia staje się coraz bardziej absurdalna. Każde kolejne tłumaczenia władz programu trzeciego są odmienne od poprzednich. Wiele wskazuje jednak, że to nie koniec czarnych chmur, które zebrały się nad Trójką. Kolejne dni przynoszą informacje o nowych odejściach z programu, a kolejni artyści zapowiadają bojkot stacji. Michał Olszański zabiera głos. Michał Olszański 1Z, bardziej znanych słuchaczom głosów radiowej Trójki. Ostatnio zabrał głos w związku z sytuacją, jaka ma miejsce w radiu. W wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej Lubiany dziennikarz mówi, prosto cenzurze obyczajowej panującej w rozgłośni. Redaktor zwraca uwagę na to, że decyzje były podejmowane w ostatniej chwili i żaden z dziennikarzy nie miał tak naprawdę pewności, czy jego materiał zostanie wyemitowany. Ja też doświadczyłam ingerencji, kiedy 2 godziny przed emisją na żywo audycja została zdjęta, a wcześniej wycofano nagraną rozmowę z drag queen z powodów obyczajowych, opowiadał Gazecie Wyborczej Olszański. Olszański komentuje głośną sprawę. Olszański w ostrych słowach komentuje swoje odejście. Dziennikarz stwierdza, że w obecnej sytuacji nie widzi możliwości, aby powrócić na antenę. Redaktor Trójki nie zgadza się na przypisywanie roli sprawczej swoim kolegom z rozgłośni, wskazuje, że to nie oni są winowajcami całej sytuacji. Bezpośrednie uderzenie i zarzucenie Markowi Niedźwieckiemu manipulacji, to jest moment, w którym trzeba zareagować. Te oskarżenia rzucane przeciwko niemu i Bartkowi Gilowi, posądzanie ich o manipulowanie głosami to obrzydliwość, dodaje dziennikarz. Michał Olszański przepracował u publicznego nadawcy 25 lat. Karierę rozpoczął w 1995 roku w audycjach sportowych. Na początku lat 2000 przez krótki okres był dyrektorem programowym stacji. Głos dziennikarza często wyrażał zaniepokojenie o Polskę w audycji W godzinach prawdy. Dziennikarz związany jest także z Telewizją Polską. Michała Olszańskiego można oglądać w magazynie Ekspresu Reporterów w TVP2. Następny artykuł.